Chciałbym, żeby marszałek przestał mówić o tym, że zależy mu na losie kobiet, że tu chodzi o coś dobrego, że on chce, żeby to się wszystko dobrze skończyło, bo wiemy, że nie. Dla mnie uczciwsze jest zachowanie i było zachowanie ludzi, którzy są po prostu jawnymi przeciwnikami kobiet, którzy wprost mówią, o co im chodzi. No, rzeczywiście bardzo trudno jest z tą historyjką o tym, że pan marszałek chce dobrze. Pan marszałek chce zakazu aborcji w Polsce na zawsze. Mówił o tym w kampanii, nie może też być prezydentem, mówił w kampanii prezydenckiej poprzedniej, że jeżeli będzie prezydentem, to niezależnie od tego, jaki będzie wynik głosowania czy poparcie społeczne, on zawetuje ustawę legalizującą aborcję, czyli dlatego wracamy do tego marszu piątkowego, żeby nie wymieniali Pani jednego Marto, prezydenta na drugiego, który robi dokładnie to samo. Pani Marto, czyli nie działa, przepraszam, ale muszę dokończyć, nie działa w interesie obywateli państwa, tylko w interesie swojej grupy politycznej. W przypadku Dudy to jest PiS, w przypadku marszałka Hołowni to są zwolennicy zakazu aborcji i do tego będzie używać prezydenckiego weta. Ktoś taki nie może być prezydentem.